Hey.
perfect. Drodzy Państwo, witamy Was w Wielką Sobotę, kłaniają się nisko z hali w Sośnicy. Paweł Kasprzak i Grzegorz Podeszwa. Drodzy Państwo, sytuacja w pierwszej lidze grupy południowej jest skomplikowana jak, no, powiedzmy, skrzynia biegów w tarpanie. Rzeczywiście tutaj wszystko się jeszcze może zdarzyć. Tutaj każdy wynik jest ważny, każdy punkt, każda bramka, aż pięć drużyn ma jeszcze szansę na to, aby spróbować powalczyć o awans do StatCore Futsal Ekstraklasy. A przed nami mecz, myślę, arcyważny, jeśli chodzi o układ tejże tabeli. KS Sośnica Gliwice kontra drużyna czwarta w tabeli, czyli Luksiona AZS UMC z Lublin. W tamtym meczu powiedziałem, że będzie to mecz szczytowy, mecz na szczycie, także co powiem o tym meczu? No, chyba brakuje słów, ale to takie przyjemne, takie przynajmniej, kiedy brakuje słów na to, żeby określić rangę. Swego rodzaju mrowienie, tak? W ręce, nawet dwóch. Dobrze, drodzy Państwo, za chwilkę pierwszy gwizdek, a pora przedstawić składy. Rozpoczniemy od arbitrów dzisiejszego spotkania, którymi są pan Sławomir Steczko oraz Łukasz Szymczyk. Przy stoliku pomaga pan Tomek Wanicki. No i drużyna gości. Numer 99 Adrian Parzyszek, numer 7 Łukasz Mietlicki, numer 8 Tomasz Sekrecki, numer 9 Jakub Wankiewicz, numer 30 Michał Tkacz. Dalej, numer 1 Przemysław Hajkowski, z numerem 4 kapitan Tomasz Ławicki, numer 5 Michał Ostrowski, numer 6 Maciej Ostrowski, numer 11 Wiktor Rusyn, numer 15 Michał Ofert, numer 16 Marcin Szyjduk, numer 20 Adrian Nowak. Kierownikiem drużyny pan Banasik Artur, trenerem Łukasz Mietlicki, asystentem trenera Tkacz Michał. No i porada drużyny KS Sośnica Gliwice z numerem 21 Jacek Śmieja, z czwórką Tomek Dura, z numerem 13 Bartek Pankowski, z 17 kapitan drużyny z Sośnicy Marcin Kiełpiński, z numerem 47 Grześ Górka, z numerem 22 jego brat Krzysztof Górka, z numerem 1 Dawid Kaczmarczyk, z piątką Michał Chyży, z szóstką Dominik Święk, z siódemką Artur Łopatka, z numerem 18 Ariel Piasecki, z 19 Marcin Bryż i z numerem 28 Jacek Hewlik, a trenerem drużyny KS Sośnica Gliwice oczywiście Łukasz Kujawa. O tabeli myślę sobie jeszcze porozmawiamy, a skupimy się póki co na tym, co dzieje się na parkiecie. Od początku widać, że drużyna Luksiony tutaj niezwykle skoncentrowana na defensywie. Przyjmują zawodników gospodarzy już na swojej połóweczce i mocno skoncentrowani na tym, aby gdzieś tych swoich pozycji nie puścić. Świetnie Kiełpiński przepycha się w narożniku boiska. Wybita piłka i rzut autowy dla drużyny gospodarzy. Sytuacja w tabeli wskazuje i właściwie wyniki na to, że mecz będzie bardzo... I pierwszy faul od razu. Sytuacja będzie bardzo, bardzo ciężka, bo drużyna druga, drużyna trzecia. Musimy też spojrzeć na to, jak mało bramek tracą goście. To jest, nie wiem, żelazna, szczelna, bardzo, bardzo defensywa, ale i bardzo mało bramek strzelają. Natomiast mamy Sośnicę na zupełnie drugim równoleżniku, tak? Na drugim biegunie. O, biegunie, tak geograficznie. Już pas geografii dałby ci dopa. Ale skupmy się na tym, co dzieje się na parkiecie. Tomek Dura, rzut wolny dla Sośnicy. Jest tam trochę miejsca na to, żeby gdzieś piłkę posłać obok Adriana Parzyszka, no ale czekamy na tą armatę, na ten odłamkowy. Piękne uderzenie! Przypieczętowana gdzieś tam, opieczętowana poprzeczka ramki drużyny Luksiony AZS UMC z Lublin. Bardzo, bardzo niewiele zabrakło, żeby
żeby Tomek wpisał się na listę strzelców. Już w drugiej minucie to takie dobre rozpoczęcie, takie wejście z impetem, tak z buta w te drzwi. Wejście smoka. Tak, taki brud... To, że goście nie mają zamiaru tylko i wyłącznie się bronić, ale przejechali po 3 punkty. Krótkie rozegranie tego rzutu i mamy od bramki rozpoczęcie dla Sosnicy. Śmieja spokojnie do górki. Góra, ustawimy sobie jeszcze powtóreczki, tak żebyśmy tutaj też mieli dla Państwa pełny wgląd na sytuacje meczowe. Taki prawie VAR nasz prywatny. No i z autu po prawej stronie boiska rozpocznie Sośnica. Do piłki zbliża się Pankowski. Jest Pankowski, Górka, Tomek Dura i Kiełpiński w tej chwili na parkiecie. Ponad 2 minuty już za nami. Górka, dobre wbicie, ależ Bartek Pankowski, no mógł się lepiej znaleźć. Gdyby miał takiego futsalowego nosa, ale to jest młody zawodnik, on tego nosa musi sobie jeszcze wyrobić. Daleka wrzutka na dobrze wychodzącego zawodnika z Lublina, ale czujny, też skoncentrowany gracz Sośnicy. Kolejne wbicie wzdłuż bramki. To pokazuje, że jedna ani druga drużyna nie będzie odpuszczać. Każdy tutaj przyjechał po 3 punkty, po wygraną, także niezwykle emocjonująco zapowiadało się i trwa. Czyli mamy potwierdzenie tego, że mecz będzie według mnie szybki, wymagający i obie drużyny nie spoczną, jak to się mówi, na laurach po pierwszej bramce. I każdy chce 3 punkty, bo wiemy, jak ważne są dla każdej z drużyn owe 3 punkty. No ale teraz widzę, że chyba wracamy do faulu. Tomek Dura się oburzył, ale to nie on faulował w tej sytuacji. To raczej było odłożone przewinienie. Sędzia wrócił do sytuacji. Myślę, że był tam faul. Tak mi się wydawało. Mamy VAR. Prawie wiedzieliśmy. No. To gdzieś tam Marcin zahaczył. Nie roztrząsajmy tego. Stało, było, minęło. Jedziemy dalej, dosłownie. Jadymy durcz, kochani, jadymy durcz. Właśnie. Jak to udało nam się wielokrotnie zrobić. Przypomnę, że drużyna Sośnicy na swojej hali właściwie w tym roku uległa tylko i wyłącznie w tej chwili wiceliderowi Stadskor Futsal Ekstraklasy, czyli gliwickiemu zespołowi Piasta w Pucharze Polski, a wszystkie mecze pierwszoligowe, które były rozgrywane na naszym parkiecie, były wygrane. No i miejmy nadzieję, że ten trend absolutnie będzie podtrzymany, że będziemy cały czas w stanie punktować na własnej hali. Teraz już zmiany czwórek, jeśli chodzi o drużynę Sośnicy. Jest Hewlik, Chyży, Piasecki i z lewej strony w tej chwili Dawid Kaczmarczyk, Ariel Piasecki. Coraz lepiej wygląda już po tej kontuzji. Rzeczywiście wraca Ariel do formy, no i jak najbardziej jest mocniej tutaj wartością dodaną do tej drużyny. Trener Kujawa też bardzo cieszył się z jego powrotu. Widzę tutaj protesty ze strony Sośnicy odnośnie faulu, znaczy odnośnie rzutu autowego, dla której ze stron sędzia podyktował, ale widzę, że sędzia nie ugiął się, nie zmienił i zaczęli goście, ale ten kontratak, no taki bezskuteczny, bo już szybko rozpoczęła Sośnica. No i spokojnie. Dzisiaj niezwykle ważna kolejka, jeśli chodzi o układ tabeli. Futsal pierwszej ligi grupy południowej. No tutaj te emocje w pierwszej lidze absolutnie
na najwyższym poziomie. Każdy mecz jest ważny, tak jak wspominałem. Pięć drużyn z możliwością walki o awans do Stadskor Futsal Ekstraklasy. Dlatego te mecze, no dzisiaj na pewno lider tabeli, ważny pojedynek u siebie z GKS-em Futsal Tychy. No i tutaj Polkowice no absolutnie nie dały drużynie przeciwnej nic do myślenia. 11-2. Takim rezultatem skończył się ten mecz. Bliski strzelenia bramki grający z numerem 30 w barwach UMCS-u Lublin, Michał Tkacz. Jeden z najbardziej doświadczonych zresztą zawodników UMCS-u. Jeden z najstarszych też można powiedzieć, bo drużyna gości jest bardzo, bardzo młoda. Nie patrzymy tutaj w metrykę. Ale też wypada o tym wspomnieć, no w końcu AZS to też poniekąd zobowiązuje do tego, żeby w tą metrykę spojrzeć, żeby oni... Ależ teraz piękny strzał, a to wszedł... Ale bardzo nieprzyjemne uderzenie, bo rzeczywiście Dawid no gdzieś tą stopę ma dobrze ułożoną. Piłka dostaje nieprzyjemnej rotacji, no i Adrian Parzyszek zmuszony wybić piłkę poza obrys boiska. Chyży gdzieś po ziemi, ale mocno obok bramki. Prosto w Krzysia Kuronia. No i zmiany też w drużynie z Lublina, jest świeża czwórka. Ale na razie futsalowe szachy na Madison Square Garden w Sośnicy, nie w Sosnowcu. Wyczułem tą aluzję. Nie może być. Wyczułem tą aluzję do poprzedniej transmisji. Tutaj też, jeżeli mogę napomnieć oczywiście, mówiliśmy o moim słynnym soku, bo zastanawialiśmy, dlaczego sok musi być wegański. I podczas transmisji jeden z widzów odpowiedział nam na to, Grzegorzu, że czasem do soku używa się żelatyny pochodzenia zwierzęczego, ażeby zagęścić ją. Także temu... Proszę Państwa, już wkrótce naprawdę... gotuj z KS Sośnica Gliwice. Także pewnie, że tak będziemy się rozwijać. Kolejna sekcja. Miał być ten prima aprilisowy żart, gdzie Robert Makłowicz zajmie miejsce Łukasza Kojawy. Ja myślę, byłoby to na pewno ciekawe. No i wielokrotnie nagradzałby akcję swoich zawodników słowami fiu, 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 fiu. Tak więc myślę, że Makłowicz na pewno sprawdziłby się. Świetna teraz wymiana podań zawodników z Lublina, ale zatrzymana ta akcja na Tomku Duże. Ta akcja przystopowana zapowiada się bardzo groźnie. Prawa strona bardzo szybka, wysunięta u drużyny gości, natomiast tutaj zatrzymana w środkowej części boiska, ale nie spowolniło to w ogóle akcji, bo ciągle przy piłce drużyna gości spokojnie rozgrywająca. To też może dawać nam pewne przypuszczenia, że ta mała ilość straconych bramek stąd się właśnie bierze. No dokładnie tak, tutaj obie drużyny rzeczywiście, jeśli chodzi o ilość straconych bramek, no to plasują się na czołowych miejscach w tabeli pierwszej ligi. Tak. I też to udowadniają teraz świetnie Dura zagranie do Górki. Górka rozwiąże. Karnym, ale długo zlekał. Ja myślę, że Tomek Dura też mógł odpalić. Pan Kozła! Gol, gol, gol! Ależ szczupak! Ależ to uderzył! Ależ urwał! Jak wędkarz, jak... jak karpiorze na jeziorze na Dzierżnie, no niesamowicie. Grzesiu Górka, fenomenalne też podanie, wbił się, no szczupakiem. A dzisiaj oglądałem Food Trucka, gdzie był odcinek poświęcony trenerowi Smudzie, który gdzieś trenował nad jakimś strumykiem swoich zawodników, ćwicząc przez półtorej godziny szczupaki. No myślę, że ten sam odcinek też oglądał Grześ Górka, bo absolutnie fenomenalnie złożył się do tego uderzenia. No i też przepiękna akcja, przepiękna bramka drużyny KS Sośnica Gliwice. Kolejny kandydat do bramki kolejki. Co mecz? Ale może teraz Dura. Przerwę? Dura, ależ było blisko! Nie miałbym nic przeciwko, gdyby przerwał mi bramką. Naprawdę nie miałbym nic przeciwko. Może kolejna
przynajmniej akcja kolejki, może bramka kolejki ten szczur. Ale ja nie mam nic przeciw temu, Paweł, żeby tych akcji kolejek było tutaj coraz więcej. Tutaj teraz Tomek Dura, no troszeczkę ta piłka gdzieś mu się umknęła po sznurówce, ale świetny powrót, no niesamowicie pracuje dzisiaj Tomek Dura na dobry wynik swojej drużyny. 7 minut 30 sekund za nami. Jednobramkowe prowadzenie drużyny KS Sośnica Gliwice, ale teraz jest kłopoty, jeśli chodzi o przekazanie sobie obrony. Wyszedł wyżej troszkę Grześ Górka, strzelec bramki. Zawodnicy z Lublina szukają swojego miejsca, szukają odpowiedniej pozycji na to, żeby strzelić, ale złe podanie. Przenosili się tak szachowo, tak właściwie hokejowo, żeby dojść do bramki Sośnicy. Niecelne podanie. No i to co? Zaczął spokojnie śmieje, ale to... Ach, niecelne podanie i ślizg. Dużo szczęścia. Bo naprawdę Dura po tej stracie mogło być źle. Skończyło się dobrze. Wracamy, 8 minuta, 1-0. No, oby więcej, częściej, mocniej. No i co na to? Jaka decyzja arbitrów? Od bramki. Ale już widzimy szybkie wznowienie. Goście. Ajajajajajaj. I od razu. No i Hewlik. Od razu Sośnica. Jacek Hewlik! Z dystansu. Bardzo dobra obrona. Świetna Parzyszka. Interwencja Parzyszka. Tak. Dobra decyzja przede wszystkim. Taka zaskakująca. To miało naprawdę duże szanse odnieść powodzenie. Ale gdybyśmy to prześledzili, no to Jacek już tutaj przed połową boiska widać było, że szukał tego miejsca na to, żeby oddać strzał. Czaił się. Hewlik wprost w ręce golkipera z Lublina, ten tak trochę na oswobodzenie, jakby ktoś leżał na boisku, ale rozglądam się, wszyscy są na nogach. I bardzo dobrze. Hewlik. I zaczyna Chyży. Sośnica. Z lewej strony Piasecki. Spokojne rozgrywanie, ale widzę, że coraz szybciej ta piłka przechodzi przez piłkarzy Sośnicy i na lewą stronę do Hewlika. Spokojne oddanie do Piaseckiego. Dobre podanie. Piasecki do Kaczmarczyka. Dawid Kaczmarczyk szeroko wyszukał Chyżego. Konstruują tę akcję mozolnie. Pięknie Hewlik. Na lewej stronie przytomnie Tomek Ławicki. Znalazł się Hewlik i przytomnie przerwał akcję drużyny Sośnicy. Może ta bramka trochę ogłuszyła? Gości? Ostudziła poczynania. Zapalczywe głowy, jak było w Krzyżakach, tak? Ale skoncentrowani też. Naprawdę zawodnicy z Lublina. No, ostatnio nie było zbyt dużo dobrych spotkań w ich wykonaniu. Nie wiedzą, że gdzieś tam zaczyna im ta Stadskor Futsal Ekstraklasa odjeżdżać. Tak więc dzisiaj absolutnie widać, że trener nastawił ich tutaj na defensywę, na to, żeby nie tracić głupich bramek. No i zobaczymy, jak w ostatecznym rozrachunku, bo przecież przed nami jeszcze 30 minut gry, będą sprawowali się z tych założonych gier, tych założonych przez trenera zadań boiskowych zawodnicy AZS-u UMCS Lublin. Widać, że są bardzo skoncentrowani, tacy wyszli na boisku, tak rozpoczęli, tak grają bardzo. Tylko pytanie, czy taka koncentracja może być za mocna i może być złudna, że może im właśnie przy to coś uciec, ale ach, Michał Tkacz. Bardzo, bardzo dobrze się znalazł, obrócił, uderzył. Taka koncentracja zbyt mocna może szybko zmęczyć. To też może być klucz do tego, żeby ten mecz przegrać, żeby stracić kolejną bramkę, kolejne dwie, a w rezultacie 3 punkty. Takie założenia, takie tezy możemy poczynić. Niemniej tego oczywiście gościom nie życzę, bo życzę sobie, Państwu i Tobie, Grzesiu, genialnego widowiska. Ale póki co rzeczywiście kawał dobrego futsalu, takiego taktycznego futsalu, który rzeczywiście skupia się tu głównie na defensywie, ale teraz w tej defensywie zawodnicy z Gliwic. Mocne uderzenie strzelał Tomek Ławicki, ale też mocno ponad bramką strzeżonej przez Jacka Śmieje. No i on już wznawia zagranie na prawą stronę. Tam jest Ariel Piasecki. Dzisiaj on skoncentrowany jak Ariel w kapsułkach, można powiedzieć. Rzeczywiście przyszedł tutaj na halę taki podburzony gdzieś taką ambicją sportową, faulowany Jacek Hewlik, wysokość 7 metra.
No i Michał Chyży. Jak on to zrobi? Jak uderzy? Albo czy uderzy? Czy Michał też no już niejednokrotnie w tym sezonie udowodnił, że potrafi strzelać bramki ze stałych fragmentów. Czy to z przedłużaczy? Teraz jest trochę trudniej, no bo rzeczywiście ustawiony w środku mur Adrian Parzyszek gdzieś skrupulatnie przesuwa jeszcze swoich kolegów. Gol! Golazzo! Ale się fenomenalnie! Michał Chyży bez namysłu wziął, pierdyknął, można powiedzieć. Fenomenalna bramka, 2-0 prowadzenie drużyny KS Sośnica Gliwice, a na zegarze 10 minuta dokładnie wybiła. Piękny gol Michała, wielkie brawa. Ja zacytuję pewnego pana z YouTube'a, który w jednym z wywiadów powiedział, jak cytuj, cytuj, a co tam? Jak to się stanęło? Jak do tego doszło, nie wiem. Absolutnie myślę, że tutaj błąd ustawienia, jeśli chodzi o mur. Adrian Parzyszek gdzieś dzisiaj nie ma tego feelingu, jeśli chodzi o boisko i o tą halę. Tak czasami bywa. Teraz Tomek Dura, świetnie, poczekał. Taka ruletka, widać, że ta technika jest absolutnie na wysokim poziomie. Zresztą Tomek Dura to jest piłkarz niepokorny. On przed zagraniem absolutnie nie konsultuje się ani z lekarzem, ani farmaceutą. On od razu gra. Teraz złe uderzenie Tkacza. No właśnie, o tej niepokorności. Jeszcze Tkacz. No i Kiełpiński na rzut autowy. No, zagotowało się. Byliśmy już w niebie. Jesteśmy właściwie po części w niebie. Nie wiem, czy w siódmym, ale już przynajmniej w pierwszym. A tutaj taka akcja, trochę tych hersklekotów mogliśmy się nabawić. Hersklekoty będą nam dzisiej towarzyszyły, jestem pewien, do końca tego spotkania. Pankowski do Kiełpińskiego, Marcin Kiełpiński, lewa strona, Krzyś, Grzegorz Górka, przepraszam. Zejście do środka, ale strata. No i teraz trzeba wracać, trzeba już z powrotem do ustawienia. Pankowski, prawa strona boiska, ale trochę chaosu teraz kradło się. I spokojnie, uspokójmy może tą grę. Tylko spokój nas uratuje. Dokładnie, trzeba spokojnie wymieniać podania. Trzeba gdzieś skrupulatnie i skwapliwie konstruować akcję. Trzeci faul. Znów Tkacz, znów rzut wolny. A tak jak wspominałem, Adrian Parzyszek dzisiaj nie czuje się najlepiej przy tych stałych fragmentach gry, więc to jest absolutnie szansa, ale teraz trzeba gdzieś poszukać, aby znaleźć się przy długim słupku. Jednak inny wariant rozegrania obrali zawodnicy KS Sośnica Gliwice. Dura łamie akcję na prawą stronę, Grześ Górka niepilnowany, do niego właśnie zagranie, uderzenie, ale dalekie od ideału. Tak, myślę, że te dwie bramki rozbiły trochę bramkarza. Teraz musisz szybko wrócić na te dobre tory, na ten, jak to się mówi, ten feeling, tak, o, na te właściwe, no bo okej, stało się, dwie bramki, no to nie jest jeszcze kosmos, to nie jest jeszcze stracony mecz, są tylko dwie bramki, dużo czasu jeszcze do tego, żeby do tego remisu doprowadzić, prawda, pierwsza bramka kontaktowa jeszcze bardziej napędzi drużynę gości, aczkolwiek to będzie kolejne odkrycie się, jeżeli przejdą do ataku. Trochę defensywa. Świetnie Kiełpiński. Nie dał się tutaj nabrać na tą akcję typu hyc. Za stary jest na to. Zbyt doświadczony. No, tak. Zbyt doświadczony. To jest zdecydowanie. Kapitan, ale jak przeszedł teraz. Mieliśmy. Niecelność nerwy, a. A Ostrowski mógł to zupełnie inaczej sfinalizować. Ale spokojnie. Tutaj też potem złe zagranie Adriana Nowaka. No i Sośnica już buduje kolejny atak pozycyjny. Jest Pankowski, prawa strona boiska, zagranie do Tomka Dury. Tomek no rzeczywiście dzisiaj przeplata te swoje fenomenalne, fikuśne akcje z niepotrzebnymi, złymi podaniami. Tak więc myślę, że 50-50, jeśli chodzi tutaj o takie zagrania. Górą przerzuca Pankowski. Dobrze, że też nie dał się zrobić. Faulowany. No i chyba będzie żółta kartka. Tak jest, arbiter główny tego spotkania, pan Sławek Steczko, wyciąga żółty kartonik, a upomnianym zawodnik drużyny UMCS-u Lublin, Adrian Nowak. A tym samym mamy już czwarty faul na koncie zawodników z Lublina. Także pozostał tylko jeden. I wtedy
I wtedy? Mam ci podpowiedzieć, co wtedy? W każdym wypadku tylko jeden faul został w zanadrzu bez konsekwencji dla zawodników z Lublina. Każdy następny będzie skutkował przedłużonym rzutem karnym, ale do tego jeszcze daleko. Bardzo dobrą okazją do zdobycia bramki. Kiełpiński, Dura. Do Pankowskiego. Przyspieszyła ta akcja Sośnicy. Schodzi Pankowski, do dobre zgranie, zamieszanie w polu karnym. Ale chyba korner? Tak. Za linii końcowej wybijał już zawodnik z Lublina. Robił to konkretnie Łukasz Mietlicki. Górka z rogu. Rozpocznie Dura. Dura. Nie ma bramki. Świetnie, Adrian Parzyszek. Jeżeli gdzieś przy tych stałych fragmentach golkiper drużyny z Lublina nie zachowywał się najlepiej, to przy kolejnych akcjach boiskowych spisuje się absolutnie fenomenalnie. No i zdjęcie tej piłki właściwie z nogi zawodnika Sośnicy, jak widzieliśmy wtedy ten przerzut, to aż a w meczu z Polkowicami, przypomnimy Państwu, jeżeli chcecie sobie tylko powrócić, ten skrót jest oczywiście dostępny na naszym kanale YouTube'owym. No Tomek Dura potrafi odpalić niesamowitą armatę. Nie ma bramki! Ja już się tam podniosłem z tego siedziska. Genialna akcja. Szczęścia, zabrakło po prostu szczęścia. Tylko już Kiełpiński. Aż też było blisko! Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. To grać, atakować, strzelać. Ale tutaj widzę, że gubią się trochę goście. Trochę nerwowości i teraz Pankowski. Dobrze, co Pankowski! Zrobi? Korner. No zrobił to, co musiał zrobić. No to bardzo dobre zachowanie młodego zawodnika Sośnicy. No i teraz widzę, że Piasecki podąża do... Tak, jest zmiana czwórki. Piasecki, Kaczmarczyk, Hewlik i Chyży. Oni w tej chwili pojawili się na parkiecie. Chyży z dystansu. No i odbita piłka od... Chyba od Nowaka. Chyba. Niemniej z autu Sośnica. Jeszcze raz Chyży przy piłce. Spokojnie na lewej stronie Hewlik. Oddanie do Piaseckiego. Konstruują tą akcję. Jedną, drugą. Kaczmarczyk. Jest Chyży. Zagranie do Piaseckiego. Troszeczkę wyżej wyszli zawodnicy z Lublina. Tam się pokazywał Hewlik, że mu zagrać, ale nie wyszło. I Chyży w środku. Ale w prawej stronie Hewlik. Przedarł się przez gość. I od bramki Parzyszek. Nie przedarł się przez filar defensywy gości. I teraz Mietlicki. Spokojnie. Spokojnie Mietlicki. Też błąd, ale naprawił. No i spokojnie. Ale też świetne zachowanie w tej sytuacji Chyżego, bo pracował pomiędzy dwoma zawodnikami z Lublina, jednocześnie odcinając jednego i drugiego od gry. Bardzo przytomnie. Taka piłkarska, właśnie boiskowa wyobraźnia. I bardzo, bardzo coś ważnego, coś przydatnego, coś, co właściwie powinno kształtować piłkarza takiego, nie wiem, playmakera i takiego, którego, nie wiem, ma bardzo defensywne zadania, może takiego wszechstronnego, którego nie widać, w akcji nie błyszczy, ale robi tą czarną robotę. Ale... Ależ to było podanie, drodzy Państwo. Ja myślę, że nawet David Beckham by tutaj absolutnie się nie powstydził, że rzeczywiście ta prawa stopa Kaczmarczyka świetnie wyszukała pojawiającego się w polu karnym Chyżego. Genialne było naprawdę podanie. Blisko i świetnie też zachował się Parzyszek przy tej sytuacji, bo to na pewno było bardzo nieprzyjemne. Tak. Ale niesamowite podanie, naprawdę. I Chyży? Ale Chyżol dzisiaj ładuje raz za razem, jak chałbica, drodzy Państwo, gdzieś pod Berlinem w 45. Jak szwedzka kolumbryna Częstochowski. Kolumbryny to już... Kolumbryny jesteśmy już nauczeni rozbrajać. Teraz po palcach Adriana Parzyszka piłka wychodzi poza linię końcową, tak więc rzut rożny dla Sośnicy. Właściwie okupują tą prawą stronę. Kolejny rzut rożny. Sośnicy. A taka okupacja musi być skuteczna. No. Korner nieszablonowe właściwie rozegranie tego rogu. No i co teraz zrobi Piasecki? No i
tak się stało, że rozpoczynają goście. Ta piłka odbita od Hewlika wychodzi na aut, no i Lublinianie przed swoją szansą. Oni teraz będą konstruowali akcję przy piłce Ostrowski. Zagranie do kapitana, do Ławickiego, ten przy piłce Ostrowski. Lewa strona, Sekrecki. Ale nie, ale złe podanie. Złe podanie, Tkacz nie mógł do tej piłki dojść ani jej przejąć. I też zmiana czwórki Sośnicy. Na boisku mamy czwórkę, która rozpoczynała spotkanie. Pankowski. Tomek Dura. Widać, że mają jakąś koncepcję. Ten znak Dury, to wskazanie ręką. No i spokojnie Kiełpiński. Mieszają się teraz zawodnicy Sośnicy i przechodzą płynnie pod pole karne gości. Górka, Dura, Pankowski, może uderzenie. Ale jednak zejście do rogu. Tak, troszkę przekombinowana ta akcja, bo Bartek Pankowski powinien chyba szybciej tutaj zdecydować się na wbicie tej piłki, czy na strzał w kierunku bramki Parzyszka. Ta sekunda za późno, ten jeden zwód, dwa za późno, ale teraz może odkupi swoje winy. Jednak. No i czas dla drużyny UMCS-u Lublin. Powiem ci, Grzesiu, 16 minut za nami. Tak jak się spodziewaliśmy, mecz na szczycie, mecz pełen walki, akcji, obrony, czyli wszystkiego tego, co chcieliśmy mieć w tym meczu, czego oczekiwaliśmy, co zostało nam dostarczone. To dobrze dla kibiców, dla widowiska i tak mówiąc prywatnie dla nas kibiców Sośnicy też, bo mamy dwie bramki, ale powiem szczerze, obawiam się, że na tych dwóch bramkach nie skończy. I czy to mówię o bramkach strzelonych, ale też na bramkach straconych, bo widzę cały czas, jak skupieni są zawodnicy drużyny gości. Ale od skupienia jeszcze bramek nie przybyło nikomu. To tutaj wiadomo, to jest futsal. Tutaj może być różnie. Dwie bramki to dużo i tak naprawdę bardzo niewiele. To wszystko może zmienić się absolutnie w kilkanaście sekund. Jak udowodnili przed chwilą zawodnicy Sośnicy, są w stanie oddać 4-5 strzałów w ciągu 30 sekund i każdy z tych strzałów równie dobrze mógł skończyć się bramką. Piłka i rzut autowy dla drużyny UMCS-u Lublin. A jak widzicie, drodzy Państwo, pięknie Plastic Passion, firma sponsorem dzisiejszej transmisji. Świetnie, Śmieja. Uderzył Tkacz, obronił Śmieja. Rzut z rogu, no. Kolejna akcja, nieprzyjemny strzał, ale bardzo dobra obrona. I teraz wycofanie. No i Dura, ruszają już z kontratakiem, jeszcze błąd Dury, świetnie Jacek Śmieja, absolutnie bez faulu, wybronione strzał, to strzał Pankowski z linii bramkowej. Co on to zrobił, no. Zagotowało się. Fiu, jak to zwykł kwitować Makłowicz. Przyszły selekcjoner. Dobrze ustawiony Górka. Tak jak mówiłem, dzisiaj Tomek Dura, którym jest jak Kmicic, zarówno bohaterem, jak i antybohaterem, bo rzeczywiście kilka tych podań kluczowych, dobrych akcji, ale też kilka niefrasobliwych strat pod swoim polem karnym. Z tego zawsze robi się futsalowy smród, ale świetne. Teraz mamy wgląd na tą akcję, kiedy Bartek Pankowski wybija piłkę z linii bramkowej. Coś absolutnie genialnego, genialna ta obrona. Zachował się jak brasowy stoper, tak to mogę powiedzieć. Ale teraz widzę, że nie zwalniają tempa goście. Widzę, że Tkacz tam szuka, jest tam w polu karnym. Teraz Tomek Dura. Tak ofiarnie broni dostępu do bramki. No faktycznie, tak jak ten Kmicic, no. Tak, tutaj niby z Radziwiłłem kombinował, a potem jednak zrobił swoje. Kiełpiński! Jeden na jednego, jak to się zakończy? Dobra interwencja w defensywie Tomka Sekreckiego. I aut dla Lublinia. Gdyby nie ta obrona, mielibyśmy sytuację jeden na jednego. Ale tutaj Kiełpiński ofiarnie wraca, idzie Górka. Taka współpraca. Dobrze, Górka, ale co zrobił? Bardzo dobrze. Z takim stopbolem. Bardzo dobrze to zrobił. Ja takie akcje widziałem tylko na FIFA.
Tak? Tak, tak, tak. I to 2021. O. Fiu, fiu, fiu. Kiełbiński! Marcin Kiełbiński! Niesamowicie, tak niesamowicie. Tak, 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 po prostu tak wziąć, uderzyć, koniec, dziękuję, dobranoc. Fiu, 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 fiu. Co to się stanęło, no? Co to się stanęło? O, panie kapitanie, no. Świetny, świetna znów akcja. Znów świetnie przy tym stałym fragmencie zachowują się zawodnicy KS Sośnica Gliwice. No i ten wynik należy dowieść do końca pierwszej połowy. Teraz Kiełbiński pracuje mocno w polu karnym, naprzeciw niego Tkacz, ale bez faulu. Piłka opuszcza boisko i będzie wznawiał Jacek Śmieja. Widać tutaj dyskusję kapitana z sędzią. Marcin lubi sobie porozmawiać, wymienić. Oczywiście, to jest najważniejsze. Trzeba rozmawiać, warto rozmawiać. Tutaj kierujmy się. Taki trójkącik, wiesz? Taki. Że trzeba rozmawiać. Że trzeba rozmawiać, nie robisz takich gestów zamkniętych. Tak, 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 tak. To jest ważne. Tak, tak, to jest ważne. Piasecki do Hewlika. Idzie. Prawa strona. Chyży. Wycofanie do Kaczmarczyka. Dawid Kaczor Kaczmarczyk. Jeszcze raz Chyż. Piasecki. W środkowej strefie. I na prawo. Znowu Kaczmarczyk. Środek Piasecki. Kaczmarczyk. Podają spokojnie. Chciałbym się powiedzieć, panowie, macie czas, macie trzy bramki. Spokojnie konstruujcie te akcje. Z namysłem. Z finezją, z polotem. Ale Hewlik. Teraz... Jacek Hewlik! Ach. Parzyszek był tam, gdzie powinien być. Jego dłonie też. Zachował się genialnie, no. Jak zachować się powinien. Tak. No i Lublin. Minuta 10 sekund do końca pierwszej części spotkania. Świetnie ustawiony Kaczmarczyk, teraz Hewlik, 3-2, ruszają zawodnicy Sośnicy, ale Łukasz Mietlicki daleko, mocno pojechał na tyłku, wyciągnął lewą nogę i wybił piłkę na rzut autowy. Bardzo przytomnie, bardzo przytomnie. Myślę, że uratował drużynę przed bardzo groźną akcją, ale tutaj nieporozumienie. 50 sekund do końca. Pierwszej połowy. I tam spokojnie Ostrowski. No, nie mógł do tego dojść Ostrowski. Nie mógł. Za mocne, niecelne przede wszystkim podanie. No i Sośnica rozpoczyna 35 sekund przed gwizdkiem arbitra. Spokojnie. Piasecki. Pokazuje się na prawej stronie Chyży, ale już za linią tą piłkę przejął. No myślę, że goście chyba trochę zaskoczeni są jednak stratą trzech bramek. Myślę, że ja też nieśmiało przyznam, nie spodziewałem się, ale może ja przerwę, bo idzie Chyży. Ależ niecelnie. Nie no, woli podsumowania tej pierwszej części spotkania, no to absolutnie tutaj wszystkie argumenty piłkarskie są po stronie drużyny KS Sośnica Gliwice, ale tak jak też mówiliśmy, to jest futsal, tutaj szybko wszystko może się zmienić. Miejmy nadzieję, że do tego absolutnie nie dojdzie i ten poziom organizacji gry w drużynie z Gliwic zostanie tutaj utrzymany. 8 sekund teraz, świetna wrzutka na Hewlika. Doskonałe zagranie Jacka Śmiei, rzeczywiście taki punkt na centymetr. Tak. Idealne na nogę, żeby przyjąć, obrócić się, uderzyć, strzelić. Tak jak ma być. No, ale wrócę do mojej myśli. Nie spodziewałem się aż trzech bramek. Nieskromnie powiem, że obstawiłem mniej? Ja wiem ile obstawiłeś. Spodziewałeś się trzech bramek, ale w sumie. Tak, tak. Aczkolwiek... Bardzo przytomnie. Aczkolwiek cieszy mnie, że mój wynik się nie sprawdził. I koniec, drodzy Państwo, pierwszej części spotkania. Zapraszamy na krótką przerwę. No i za moment wracamy... Do gry. Do gry, tak jest.
We'll be right back.
Już, drodzy Państwo, po przerwie już czekamy tylko na arbitrów, no i wznawiamy grę. Przedostatnia kolejka pierwszej ligi futsalu grupy południowej KS Sośnica Gliwice kontra AZS UMCS Lublin. 3-0 po 20 minutach prowadzi drużyna z Gliwic. No i to na pewno cieszy wszystkich fanów gliwickiego futsalu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta druga połowa tego spotkania. No, pytanie, co w szatni spotkało zawodników drużyny gości? Czy to była słynna suszarka Alexa Fergusona, zimny prysznic, czy może ostre słowa Tomasza Hajty? No, tego nie wiemy, tylko możemy się spodziewać, przypuszczać, ale czekamy na rezultaty tego, czy jak tego i jak właściwie, czy trener porozmawiał z nimi. Małe komplikacje czasowe, ale pytanie, jak to się rozwinie, czy goście faktycznie wyjdą jeszcze bardziej zdeterminowani stricte do ataku, czy może jednak stopniowo, szachowo, licząc na remis. No tylko i aż 3 bramki, tak jak powiedziałeś, do odrobienia. A już wiadomo, że pierwsza bramka daje dużo tych skrzydeł mitycznych. Zegar zresetowany, tak więc chyba już będziemy mogli rozpocząć. Może raptem 1,5 sekundy za nami, ale ruszyliśmy. Druga połowa przed nami. Od razu Michał Tkacz. No tak z wysokiego C. Tak uderzył. A z drugiej strony mamy Wielką Sobotę, 20 prawie pierwsza godzina. No czego, ale teraz może ja przerwę? Śmieja! Jacek Śmieja! No faktycznie to musiała być chyba ogromna suszarka. Ależ to zrobił. Dura. Ogromna suszarka chyba w szatni gości, bo zaczęli z takiego C właściwie, nie wiem, z D, E, F. Tak jeszcze dalej. Jak kiedyś na trwałą w zakładach fryzjerskich. Bardzo dobrze, Dura. Ostro zaczęli. No myślę, że na pewno będzie 20 minut. Równie ciekawe, co pierwsza połowa. Genialna interwencja Śmiei. Bardzo ładnie tę piłkę wbijał Ławicki. Też tak nieprzyjemnie, taki centrostrzał. Opadający liść. O, to tak jesienne klimaty, Grzesiu. Tak. No i proszę, drodzy Państwo, mamy tutaj w tych pierwszych 30 sekundach już dobre 3 strzały zawodników z Lublina. I tutaj niezrozumienie. Piłka wraca do Sośnicy. Pankowski spokojnie do Kiełpińskiego. Widać, że po ustawieniu drużyny gości, że to będzie bardzo taka pressingowa połowa. Bardzo, bardzo szybko wychodzą do zawodników Sośnicy. No, to jest pewne. Chcą odrobić te 3 bramki. Oni chcą wybić przynajmniej punkt z Gliwic. Przynajmniej punkt, ale widzę po ich oczach, widzę po energii ławki rezerwowych, że te 3 punkty chcą, no, bardzo potrzebne i pożądają ich wręcz, tak mówiąc eufemistycznie. Nie, absolutnie tutaj nie ma zespół z Lublina nic do stracenia. Trzeba rzucić wszystko to, co najlepsze na parkiet, no i próbować odrobić te 3 bramki straty. Piłka dla Lublina, teraz Pankowski gdzieś tam po nogach jeszcze wyturlała się piłka poza linię boczną. No i Lublin przed swoją szansą. Maciek Ostrowski, zagranie na prawą stronę, jest ładne uderzenie i świetnie znów Jacek Śmieje, ale ten strzał też bezpośrednio w dobrze ustawionego bramkarza KS Sośnica Gliwice. Zagranie na lewo jest Pankowski, Grześ Górka. Pankowski do Tomka Dury. Szukał w tym podanie Kiełpińskiego. Tak. Przytomne podanie, dobry pomysł. Zablokował to gracz Lubina i spokojnie Sośnica lekko wycofała, ale widzimy już, jak szybko, jak mocno, jak wysoko wychodzą gracze AZS UMCS Lubin. Od razu doskakują do zawodników Sośnicy, stosują ten pressing. Pewnie to jest metoda, pewnie to jest słuszna metoda na to, żeby tą bramkę honorową, no przepraszam, pierwszą zdobyć. No ten pressing, znaczy właśnie, czy pierwsza, możemy też dyskutować, Grzegorzu, czy pierwsza może być honorową, może być, nie wiem, po to, żeby ten honor podnieść właściwie, o. To już takie... Świetnie, Kiełpiński. Bardzo ładnie. Dyskutować możemy, tylko tak właściwie po co, jeżeli będzie pierwsza, to może trafić się i kolejna, tak więc...
Ten mityczny worek z bramkami się rozwiąże. Póki co rozwiązał się tylko i wyłącznie dla drużyny KS Sośnica Gliwice, co na pewno cieszy wszystkich fanów. Świetnie Jacek Śmieja. Jacek Śmieja rzeczywiście w tej rundzie wyrósł tutaj na podstawowego golkipera drużyny KS Sośnica Gliwice. Kilka doskonałych spotkań, gdzie pokazywał, że ten kunszt bramkarski jest mu absolutnie nieobcy. Wyrasta wielokrotnie na bohatera drużyny KS Sośnica Gliwice. Na taki filar, można by powiedzieć, drużyny. Czy oczywiście pokłosiem odejścia Olka Waszki i przejścia do akademików z Katowic. Olek, wiadomo, fenomenalny fachowiec. I po takich odejściach gdzieś też jest szansa na zawodników, którzy wchodzili z ławki, którzy gdzieś potrafili kreować tą swoją dyspozycję już później na parkiecie. No i Jacek absolutnie z tej sytuacji skorzystał. I tutaj Tkacz, ale traci piłkę doskonale. Górka. Rzut rożny. Tutaj bardzo, bardzo ładnie powiedziałeś, bardzo trafnie, bo faktycznie taka szansa zdarzyła się. I w tym momencie zawodnik musi pokazać się z jak najlepszej strony, żeby wejść dosłownie w buty poprzednika i pokazać, że jest godny, warty tego, żeby stawiać na niego teraz do ostatniej minuty. Że odejście bramkarza w przypadku Sośnicy nie jest tak odczuwalne, ale... Epicko! Epicko, no. Nie! Incredibile! Incredibile! Magnific! Monsignore! Magnifico! Jezus Maria! Michał Chyży! Santa Madre del Cristo! Czy tutaj są potrzebne słowa absolutnie jakiegokolwiek komentarza? Nie. Michał zrobił to, co zrobić powinien. Ściągnął pajęczynę z bramki Parzyszka. Jak mam powtórkę przed oczyma. Pięknie. Widać. My tutaj też tymi słowami mam powtórkę przed oczyma. Troszeczkę Państwa mylimy, bo... Tak. Podgląd mamy delikatnie, z delikatnym opóźnieniem. Wy macie oczywiście wszystko live. On jest faktycznie... Znów Sośnica w aż ataku pozycyjnym. Sam się zakotłowałem. No i powtórka, i akcja. Obejrzyjmy to. Pięknie, ale teraz... To taka rakieta ziemia-powietrze była. Absolutnie tak. Tomahawk! Och. I siekierka na część Michała Chyżego. Ale dobrze, siekierki będziemy robić później, bo zawodnicy z Lublina są już pod palem karnym Jacka Śmiei, co oznacza niebezpieczeństwo, co oznacza zagrożenie, co oznacza oczywiście kolejne próby konstruowania dobrej akcji. Ładnie, ale też taki farfocel. Nie było to soczyste uderzenie. Taka wyschnięta pomarańcza. Ale pomarańcze. Aczkolwiek strzał taki bardziej jak rogal zakręcony trochę, nie? Croissant odnośnie tych twoich dywagacji językowych. Też człowiek zna trochę języka, a co? Dean 2, 1, 2, 3, 4. Jedziemy dalej, drodzy Państwo. Lublin przed swoją szansą, zagranie na prawą stronę. Już szeroko rozbiegają się zawodnicy w białych trykotach. Dobrze Piasecki, dobrze ustawiony. No i skutecznie powstrzymał tą akcję, ten strzał z autu. Lublinianie. Podanie do Metlickiego w środku boiska. Kombinują tam razem z Ostrowskim, jak to rozegrać. Trochę takie już znacznie szybsze to podawanie tych piłek, ale trochę mniej dokładne. No, bądźmy realistami. 15 minut do końca, no i 4 bramki do odrobienia, ale teraz... Ale Piasecki tutaj, Brasiliano! Jakaż, drodzy Państwo, frywolność, swoboda w rozegraniu piłki. Świetnie, Hewlik i powstrzymywany przez Mietlickiego. Tak. Tak, tam był wszystki, tam był faul. Tak.
tutaj nawet zawodnik drużyny gości nie protestuje. Jak to rozegra Hewlik z Piaseckim. Czai się przed polem karnym Chyży. Czy to będzie kolejna rakieta? Zobacz, przyczajonego Chyżego. Chyży! Świetny strzał, ale teraz Adrian Parzyszek. Ależ gibki, ależ wygimnastykowany bramkarz Lublina. Piękne uderzenie i piękna obrona. Taki mocny, dokładny strzał po ziemi, lekko właściwie nad ziemią, tak płynął, frunął do, jak ten Tomahawk oczywiście, w kierunku tej bramki gości. Ale bramkarz, genialna obrona, genialna. I jeszcze raz, myślałem, że tutaj składał się do strzału Mietlicki, znowu przy piłce. Jak to rozegrają? To podanie na prawą stronę, wycofanie tutaj do Ostrowskiego. Znowu Metlicki. No, brakuje im tej bramki, tutaj chyba Kaczmarczyk. Popracował rękoma teraz Dawid Kaczmarczyk, no i rzut wolny. No, tak. No trudno, stało się, to się nie odstanie, jak to mawiają prości ludzie, więc wracamy do gry. Bardzo duża szansa. Śmieja. Ależ było blisko. Pachniało tutaj bramką dla Lublina. Pobijali Śmieje i... I słupki. I słupki. Lublinianie. Jako Grześk Mal, nasz twórca naszej transmisji, nasz człowiek orkiestra, mówi, że dzisiaj szukamy zajączków i króliczków, i jajeczek. Jajka pochowane dzisiaj w poobijanych przez zawodników obu drużyn słupkach i poprzeczkach. I spojeniach. I spojeniach, oczywiście. No ale teraz... Piasecki bliski odebrania piłki. Świetnie Chyży. Bo czaił się już przy długim słupku Jakub Wankiewicz. Kuba, najlepszy strzelec Lublina. Zdecydowanie z aspiracjami na grę w Ekstraklasie. Ależ tutaj błąd Lublina i piłka autowa właściwie dla Sośnicy. I jak widzimy, zmiana czwórek w obu drużynach. Szybkie rozprzyje Sośnicy. Górka i odbicie. Ale Grześ bez namysłu. No ma to coś po prostu. Grześ Górka w tym swoim zwodzie, w tym operowaniu swoim ciałem, że potrafi zwieść prostym wykrokiem, prostym balansem przeciwnika. Pierwszy raz na boisku widzimy zawodnika z numerem 7 w gliwickiej Sośnicy. Artur Łopatka. Tak. Popularny Łopi. Bądź bomba z lewej. Będzie bum. Chciałoby się powiedzieć. Mamy durę, mamy Łopatkę. No. Konkurencja do strzałów z dystansu jest dość duża. Ale teraz Górka. I tutaj wyręczył właściwie Sekrecki Parzyszka tą interwencją. I Sośnica z autu. Bardzo wysoko wyszedł teraz Tkacz, czyli jednak wracają do tego pressingu, ale widzimy jedno podanie, no i pressing. Właśnie na nic Bojewski, Upiński przed polu karnym, Łopatka, wycofanie. Czy uderzy z dystansu Dura? Uderzył i jeszcze raz, ależ to było podanie, ależ zamysł, ale idą. Ławicki. Lublinianie z akcją. Jeszcze Ławicki, świetnie śmieje! Ależ fenomenalnie minister obrony narodowej Jacek Śmieja w tym młodym wieku, choć chyba takiej funkcji już nie ma. Ależ on to obronił. No. Chciałbym zaapelować do pana premiera, proszę przyjechać, dać mu tą tekę, tym ministerstwo. No. Może być nawet minister bez teki, ale należy mu się absolutnie. Czy się stoi, czy się leży, ministerstwo się należy, tak? Tak jest. Dlatego, że... Nie, no nie idźmy tą drogą. Ludwiku, Dornie i Sabo. Kiełpiński. Świetnie Dura. Już
rozdał te karty w postaci piłki. Ta wędruje znów pod jego stopy. Kiełpiński przed polem karnym, ale wypychany Marcin. Z tej strony. Czy wyszła piłka? Wyszła. Wyszła ta piłka i spokojnie zaczyna Ławicki. Spokojnie Lublinianie nie tracą jeszcze nadziei. Widać, że nie tracą tej woli walki, żeby strzelić bramkę, żeby walczyć, żeby grać. To bardzo ważne, że ciągle widzą, ale to wygranie w pole karne mogło się zupełnie inaczej skończyć, ale... Ale teraz Tkacz... Nieprzyjemne to podanie bardzo do Michała Tkacza na wysokości kolana. Tak, wiadomo, ani przyjąć, ani uderzyć, ani się łobrócić. Ani się łobrócić, ani uderzyć. Hej. Hej. Jadymy dłuż. Przylutował teraz Ławicki. Rzut rożny dla UMCS-u Lublin. Kolejna szansa na bramkę. Zaraz rozpocznie się 8 minuta drugiej połowy. Główka. Piłka nie wyszła ciągle. I spokojne wycofanie do Parzyszka. Tutaj Tkacz. Ładnie Tkacz, kierunkowe podanie klatką piersiową. Ostrowski. Zablokowany. I kolejny corner. Zmierza do niego Ławicki. Czai się przed polem karnym Sekrecki. Ale jednak inne rozwiązanie. Padł Jacek Śmieja. Padł za szybko. Za szybko trochę te wznowienie Śmieje i znowu Lublianie przy piłce. No. Jak to rozegrają i chyba... Nie, wydawało mi się, że jednak dla Sośnicy, ale sędzia wskazuje Lublin, żeby rozpoczęli z autu. Trochę intensywniejsza część połowy, szczególnie dla graczy z Lublina. Jak się zachowa Tkacz? Dura, jak taki rzemieślnik wyłuskał tą piłkę. Sendobylski, rzeczywiście taki las na murzynowy, jeśli chodzi o defensywę w polu karnym Sośnicy. Ciężko tam się przedrzeć, ciężko dobrze podać, ciężko o dokładność. Śmieja na prawą stronę, jest Łopatka, z lewej Dura, Artur Łopatka, troszeczkę paniki widać w jego zachowaniu, ale dobre podanie, Górka do Kiełpińskiego, Kiełpiński na prawą, Górka od razu z pierwszej piłki bez namysłu na aut Ławicki. Bardzo przytomne podanie, bardzo dobre, no takie wypuszczenie Górki do boku boiska, no, te doświadczenie to procentuje. Absolutnie tak. Marcin Kiełpiński rzeczywiście, niezależnie w której strefie boiska się znajduje, dużo widzi teraz. Świetnie! Dawid Kaczmarczyk w takim stylu trochę Jean-Claude'a Van Damme'a z półobrotu. Aj, no właściwie tak strzelali po kolei tutaj. Świeżo wyremontowana ściana hali Madison Square Garden w Sośnicy. Kolejne znaki bytności drużyny KS Sośnice na niej już lądują, ale teraz zawodnicy z Lublina. Prawa strona, Ławicki. Jako ten kapitan. Indywidualnie dobrze Kaczmarczyk do Śmieji, ten zmuszony wybijać, więc już Michał Tkacz wprowadza piłkę. Ławicki na prawą stronę. Hewlik bliski przejęcia piłki, dobre zagranie Tkacza. Ale tutaj chyba po nogach, ale... Wydaje mi się, że chyba... Tak, nawet zawodnicy z Lublina nie protestowali przy wznowieniu Sośnicy, ale sędziowie uznali, że było inaczej. No ale Grzesiu, Wielka Sobota, prawie 21. Kto to widział grać w futsal w takim dniu, o takiej porze? KS Sośnica Gliwice i AZS UMCS Lublin. No bądźmy ludźmi, o tej porze się odpoczywa po całodniowym gotowaniu. Żuru, prawda Grzegorzu? Żuru, tak? Żur musi być, żur to jest podstawa. Z żuru hop jak z muru. Tak jest. Wojciech Kuczok. Święte słowa. To nie wiem hopie, ale takiego wielkanocnego stołu nie wyobrażam sobie bez żuru.
Kanał Sportowy ma swój barszczyk, a my powinniśmy mieć taki swój żurek. Żur, tak. Tak jest. I Robert Makowicz. I Robert, jakby jeszcze pan Robert nam to ugotował, to już chyba mielibyśmy komplet. Chyży, złe podanie. Tutaj Lublin z szansą na wyprowadzenie. Presuje Hewlik. Strzał z dystansu. Dobra akcja. Metlicki. Ale niecelnie. Pięknie. Ależ Michał! Piłkarza, nie, to Jacek Hewlik. Hewlik obił Parzyszka wręcz. Ale bardzo przytomna decyzja. No, zrobił to, co mógł zrobić najlepiej, czyli zobaczył, jest sam na sam uderzenie. Celne, bo bramkarza, tak? Ale nie, no Jacek też ma bramka. Świetną kiwkę, dobre uderzenie. Bardzo dobre zachowanie. No, żartujemy żartem, ale zachowanie naprawdę dobre. Korner dla Lubina. Wow, przewracanka! Ale się podpisał. I wielkie brawa dla Kuby Wankiewicza. Presują teraz zawodnicy z Lublina. Filibrystycznie. Ach, bliski utrzymania tej piłki. Jacek Hewlik, on jak Robert Lewandowski, no kiedyś właśnie są takie nawet memy, w ekwilibrystyczny sposób na niesamowitym poziomie przyjmował piłkę. Wycofują bramkarza zawodnicy z Lublina do końca 9 minut 15 sekund. Tak więc pusta bramka, ale już hokejowy zamek zamknięty. Prosto w przerodzenie Kaczmarczyka, ten strzał bolesny. Teraz trzeba dobrze bronić, dobrze przesuwać ten krok odstawno-dostawny. Pusta bramka. Strzelał Metlicki, ale niecelnie i śmieje. Dalekie zagranie. Za mocno. Nie zbyt szybko, Jacek, za mocno. Troszkę więcej spokoju. Tak. Ty spojrzałbym na to z tej strony, że cztery bramki przewagi. Nie śpieszy nam się. Lepiej przez minutę budować atak, niż w ciągu 5 sekund stracić piłkę, nie? Ale spokojnie, Sośnico, macie czas. Ale tutaj faktycznie hokejowo rozgrywają Lublinianie tak mozolnie. Jeden do drugiego podanie, lewo, prawo, środek. Tylko strzał, czekamy na strzał. Dobrze, Piasecki! No i teraz, czy ta zmiana przyniesie... Mietlicki, ten ma sporo miejsca, ale Hewlik! Jeszcze Kiełpiński, czy dopadnie do tej piłki? Udało się utrzymać przy futbolówce zawodnikom z Lublina, Mietlicki. Pięknie Hewlik tutaj przeszkadzał Chyży. Tak. A już widzimy tutaj kolejne jakby potwierdzenie tego, że ten hokejowy zamek ma jeden minus. Wystarczy jedno złe podanie, a już rywal jest w dogodnej sytuacji, żeby strzelić tą bramkę. No ale cóż, jeszcze raz Lublinianie. Zamknęli sobie. Długo, cierpliwie. Słupek! Ależ to strzelił. To było też szukanie jajka, tak? Tak. Kolejne jajka wypadły nam ze słupka. Ale chyba Jacek śmieje jest. Słupka chyba też nie... remis. Tutaj przytomne zachowanie i niecelny strzał Mietlickiego. Kiełpiński, jak się zachowa? Ale już zdążył do bramki szybko wrócić Parzyszek, tak więc Sośnica już na spokojnie. Zawodnicy z Lublina no muszą wyjść wyżej, muszą się otworzyć, jeżeli tylko marzą o zmianie rezultatu. Dura. Tak, ale nie wiem, czy zauważyłeś, co pokazał Jacek Śmieja, tak spokojnie, te ręce, tak jak gdyby chciał uspokoić swoich kolegów. Czas, bramki, wszystko, nasza hala działa na naszą korzyść. Powiedziałbym, że nasza publiczność, ale jej chyba najbardziej nam wszystkich. Ale kupuje. My tutaj czujemy absolutnie wsparcie fantastycznych kibiców drużyny KS Sośnica Gliwice. To nasze społeczeństwo rozrasta się tutaj w fantastycznym tempie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Odłożony faul. Niesportowe zachowanie, zła zmiana. I rozpoczął Górka. Jest to Góra. Wycofanie. No i Śmieja. Szuka teraz, znalazł Górkę. Tutaj Górka pretensje wnosi do sędziego, że był trzymany, był powstrzymywany. Sędzia niewzruszony. Lublinianie kontynuują swoją akcję. I tutaj bardzo dobrze trener Sośnicy uspokaja Grzesia. No, takie krzyki nic
nie dadzą, nic nie... Ale trzeba przyznać, że póki co to są naprawdę dobrze posędziowane zawody. Nie ma tutaj takiej elektryczności, którą czasami decyzjami podejmowanymi przez arbitrów gdzieś wzmaga się tutaj ta nerwowość na boisku, a te zawody rzeczywiście absolutnie wzorowo poprowadzone dotychczas. I to bardzo wpływa na grę i na jakość gry. Kiedy zawodnicy z obu drużyn widzą, że sędziowie faktycznie przyjeżdżają po to, żeby sędziować, nie żeby odbębnić, tylko faktycznie sędziują dobrze, to bardzo wpływa na nich. Oni wtedy bardziej skupiają się na grze niż na sędziowaniu, niż na jakimś oddziaływaniu presją, krzykiem, gestami. Tak, Tomek Dura bliski przejęcia piłki. W dalszym ciągu ten obrazek nam się nie zmienia już od dwóch, trzech minut. Czyli zawodnicy z Lublina w przewadze, rzut rożny właśnie dla nich. Mocno strzelał Sekrecki, ale przytomna obrona śmieje. Mietlicki, jeszcze raz Sekrecki. Ławicki jako ten bramkarz. Prawa strona Lublinianie, wycofanie przed pole karne. Nie ma bramki, ależ to była okazja. Niesamowite occasion. Well. Ale to trzeba strzelać w opony, nie w instrybutor. Jakie ty masz wyrafinowane słownictwo, Grzesiu. Ten instrybutor naprawdę. Jakie dyrektywy. Dura, prawa strona boiska. Tam piłka zmierza... Tak, 5 minut, 37 sekund do końca spotkania. 4 bramki przewagi Sośnicy. Świetnie kleił piłkę Marcin Kiełpiński. Jakby miał łapkę na muchy na klatce piersiowej. Widziałeś? To niesamowicie. Taki lep, taki butapren. To się przyda na lato. Na muchy czy ten... Tak. Łopatka. Przepuszczona piłka do Dury. Ale tutaj... Bliski przejęcia grający z numerem 9 Kuba Wankiewicz. Najlepszy strzelec zawodników drużyny z Lublina. 25 bramek dotychczas Jakuba Wankiewicza na koncie w rozgrywkach pierwszej ligi grupy południowej. Piński. Rozegranie dość przytomne Sośnicy. Górka, ale tam jest... Jest tam Dura. Górka. Górka chciał odegrać do Dury, ale teraz idą. Trzeba wracać, trzeba wracać. Świetnie Dura, ależ jak ostatni Mohikanin. Niesamowicie przed tymi nogami. Ta właściwie nie tyle blada twarz, ile brudna ręka chciałoby się powiedzieć. Taka brudna tutaj. Uważaj na wejścia. Tutaj Nowak właściwie wszedł dribbling z graczem Sośnicy. No i w dalszym ciągu w przewadze zawodnicy z Lublina. Teraz wysuniętym zawodnikiem w defensywie Sośnicy Marcin Brysz, który też pojawił nam się na boisku. Tkacz wprost w nogi. Będzie, ależ minimalnie. Ale tutaj widzimy od razu sędziego. Odłożony rzut wolny. Rzut wolny, odłożony faul oczywiście. Bardzo dobra decyzja. Już zupełnie o tym zapomnieliśmy, wszystko skupiliśmy na akcji, a jednak sędzia wrócił. No i znowu Lublin w tym swoim hokejowym zamku. Marcin Brysz ledwo co wszedł na boisko, ale właśnie o to tutaj chodzi. Tutaj też mądre zagrania trenera Kujawy. Ma zawodnika, który na świeżości w tej defensywie może zdecydowanie dużo dać. I na szybkości, tak. Świeżość, szybkość. Ja coś takim granatem chciał właśnie Brysza uruchomić. 4 minuty do końca. 4 minuty 7 sekund. Jak to kiedyś mówiono po rosyjsku, Wania, biret granat, teraz granit tanki. Ależ super! Uczyłeś się rosyjskiego, Paweł? Nie. Ale granat na tanki? Da. Jak to mówią Czesi, to seneda, panie Hawranek. Znaczy, powiedziałbym, że to jest zepsute, ale to byłoby zbyt brzydko powiedziane w języku czeskim, więc nie powiem, ale to też znam. Ale można zaznaczyć, co się mówi w czeskim, także... A, ładnie, ładnie, Michał Tkacz. Mocno.
wysoko, naprawdę nieprzyjemny strzał. No niewiele zabrakło, nie wiem, może 10 centymetrów, żeby ta piłka przynajmniej obiła słupek i kolejne jajka spadłyby na boisko. Ale znowu jest Tkacz. I teraz bez faulu Hewlik. Ale wygonił się zdecydowanie za mocno z tą piłką. I znów Jacek Śmieja. Zawodnicy Sośnicy w tej chwili presowani przez Lublinian. Brysz, lewa strona boiska, zagranie do Chyrzego. Ten widzi dużo, widzi Hewlika. Chyrzy znów przy piłce, po linii, zagranie do Kaczmarczyka. Kaczmarczyk momentalnie do Jacka Hewlika. Chyrzy, środek boiska, zagranie na prawą stronę. Faulowany, absolutnie faulowany, uderzony w twarz Jacek Hewlik. Żółta kartka Michała Tkacza. Stało się. No cóż, no właśnie, tak. Jeżeli rzut wolny z tej strefy boiska, no to to, co teraz przed chwilką powiedział trener Kujawa, misio, a jak misio, no to tylko Michał Chyrz. Jak to mówił kiedyś mój były WF-ista, lutuj. Tu nie ma co się namyślać, drodzy Państwo, tu trzeba wziąć rozbieg. Tu trzeba zamknąć oczy i dać z siebie absolutnie maksa. Adrian Parzyszek ustawia mur, no nauczony na pewno w tym spotkaniu doświadczeniem, że no chłopaki z Sośnicy mają czym uderzyć, mają czym zaatakować. Chyrzy, ależ nieprzyjemnie zebrał to uderzenie na twarz Michał Tkacz. Bardzo nieprzyjemne. Na pewno niecelowe. O tym, tego jesteśmy pewni. 3 minuty 10 sekund do końca. Ale bardzo nieprzyjemne uderzenie. No i zawodnicy z Lublina znów w przewadze. Ławicki jako lotny bramkarz, który właśnie jest przy piłce. Tutaj spokojnie Serkecki rozgrywa z Mietlickim. Zamknęli tą Sośnicę. I to jest to, co właśnie przed chwilką zrobił Jacek Hewlik. W odpowiednim momencie w przewadze umieć wyskoczyć, umieć zrobić krok do przodu. Trzeba też spróbować przewidywać zagranie drużyny przeciwnej. Rzut rożny dla Lublina. Trzeba być taką pogodynką trochę. Pogodynka przewiduje coś? Teraz do końca. Omsknęła się piłka. No trochę mówi, jak Kaczmarczyk. Będzie pogoda w przyszłym. Świetnie, Dawid Kaczmarczyk. Rewelacja. Ale tak, ale tak jak już wspomniałeś, faktycznie trzeba umieć, nie wiem, trochę przewidzieć, pomyśleć. Bryszu wywalczył rzut autowy. Tak, jak tak najbardziej trzeba o tym pomyśleć, przewidzieć. Mówisz o pogodynce, czy o zawodnikach na boisku? My dzisiaj tutaj absolutnie łapiemy każdych tematów. Jak nie żelatyna spożywcza, to pogoda. Pogoda jest bardzo ważna. Aktualnie Sośnica z autu. Dwie i pół minuty do końca. Tak, ale świetnie, Chyrzy. Jeszcze Michał Chyrzy. Szukał Brysza. Był tam Brysz, ale coś tam... Czyżby odłożony faul? Tak jest. Jak najbardziej. Czwarty faul drużyny gości. Także jeszcze jeden, Grzesiu. Jeszcze jeden bez konsekwencji. Śmieja. I rozgrywa. Piękny. Co za spokój. I teraz kolejne jajka wysypały nam się ze słupka. Naprawdę. Brawo, Jacuś Hewlik. Obił to. Zabrakło tej właśnie przysłowiowej nogi. 2 minuty 15 sekund. Żeby ta piłka znalazła się w bramce. No i słyszymy kapitana Sośnicy. Gonimy. Bronimy. A może chodziło o tego z zajączka, żeby go gonić. Ale niespełna 2 minuty zostały. Ale jak tam... Brysz! Pusta bramka! Nie ma gola. Blisko, Marcin. Bardzo, bardzo blisko, żeby przypieczętować. No nie bójmy się tego słowa zwycięstwo. Sośnicy. Spokojnie, jeszcze minuta 50 sekund, 40 właściwie. Ja jestem bardzo zestresowany. Tutaj Tkacz, blisko pola karnego. Świetnie, znów Śmieja, jeszcze kolejne wbicie, ale fenomenalnie! Chyrzy, co za meczycho dzisiaj Michała. Po raz kolejny pokazuje, jak znaczną postacią jest w tej drużynie. No i zawodnicy z Lublina wymieniają piłkę, szukają tej bramki, która dałaby im jeszcze jakąkolwiek nadzieję. Minuta 20, Paweł. Sekrecki.
No, Grzegorz, już nic złego zdarzyć się nie może. No, nie bójmy się. Nie bójmy się. A jak meteoryt spadnie, albo co? To będzie Armagedon. Łopatka. Ale... Jest też Dominik Święch na parkiecie. Pierwszy kontakt z piłką Dominika. No i Lublin w dalszym ciągu szukają, w dalszym ciągu starają się kreować te pozycje strzeleckie, ale no idzie dzisiaj jak po grudzie. Znów Śmieja, fenomenalna interwencja Jacka. Nie ma bramki! Jacek Śmieja! No on jest w formie, w formie to nie, on jest w transie właściwie. Dokładnie on tak, jest on jest jak Wołodia Sankt Petersburg, co Łyżki z carskiej zastawy oczami wyginał. 45 sekund. 40 sekund do końca. Sośnica prowadzi 4-0. I czy takim rezultatem się skończy, bo że to będzie zwycięstwo, to my już wiemy. Ale jak będzie do końca? O tym przekonamy się dosłownie za 30 sekund, drodzy Państwo. To będzie niesamowite, bo Sośnica znów robi krok w stronę Stadskor Ekstraklasy. To ogromny krok. Robi absolutnie kroczysko. To jest wielki sus w tą stronę. To będzie historia. Jakże to pięknie się ustawia. Gliwice, stolica polskiego futsalu. No i zawodnicy, którzy skrzyknęli się pod egidą, pod batutą trenera Kujawy, którzy no, pokazują się z jak najlepszej strony. Jaki to jest dobry kompozytor. Jak dyrygent. Chopin, dyrygent fenomenalny. Moniuszko, no nie wiem, no z samych superlatywach tutaj możemy Penderecki. Mówić o Penderecki. Dokładnie. O trenerze i o jego kapeli. No i bramka, Michał Tkacz, bramka dla drużyny z Lublina, także mamy 4-1 i ta bramka chyba oznacza tylko i wyłącznie to, że będzie ona honorowa. Drużyna KS Sośnica Gliwice już za chwilę wzniesie wysoko ręce, za chwilę będziemy się cieszyć z kolejnych 3 punktów. Powiem Państwu szczerze, że ja dzisiaj byłem bardzo, no nie wiem, nie umiałem do tego spotkania jakoś podejść w odpowiedni sposób. Ale mamy to! Mamy to! Kolejne 3 punkty na naszym koncie. Rycerze wiosny, absolutnie. Drużyna KS Sośnica Gliwice wygrywa arcyważne spotkanie z UMCS-em Lublin. No i robimy to, co powiedzieliśmy wcześniej. Wielki krok sus w stronę Stadskor Futsal Ekstraklasy. A korzystając z okazji, chcieliśmy wszystkim fanom futsalu, wszystkim fanom i rodzinie KS Sośnica Gliwice zdrowić, życzyć zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych, mokrego dyngusa. Bądźcie z nami 11 kwietnia. Będziemy walczyć o Stadskor Futsal Ekstraklasę. I to będzie piękne, to będzie niesamowite, to już jest wspaniałe. Duruś, chłopaki, zrobiliście kawał świetnej roboty. Wielkie brawa, panowie. No cóż, żegnamy się z Państwem, bynajmniej ja. Paweł, oddaję Ci głos. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Kłania się Państwu Grzegorz Podeszwa. Szanowni Państwo, jedno słowo, ażeby podsumować. Tak mi się nasunęło na myśl, że goście właściwie zamknęli na własnej połowie gracze Sośnicy w tym hokejowym zamku, właściwie jak tą księżniczkę w tej wieży i tak próbowali zdobyć, zdobili raz ukąsili bramkę Sośnicy, strzelając pierwszą i jedyną bramkę. Sośnica odpowiedziała aż 4. Piękne widowisko, to czego się spodziewaliśmy. No i to spokojnych świąt, odpoczywajcie. Szanowni Państwo, mecz komentował Kasprzak Paweł, oddaję głos do studia.